Salonski Teatr pod Patronikiem debiutował z nową sztuką. Tym razem wybór padł na dramat Andrzeja Stasiuka, Czekając na Turka. Spektakl został zrealizowany w ramach piątej już edycji warsztatów teatralnych organizowanych przez Macieja Patronika, sanoczanina na co dzień mieszkającego i pracującego w Paryżu. Jest to tekst dla mnie bardzo, bardzo na czasie, fajnie napisany, bardzo ciekawy do zagrania dla aktorów. Chciałbym, żebyśmy się wspólnie razem zastanowili nad tym, co było, co jest. No i co będzie, bo to jest bardzo wszystko powiązane. Mówię o sprawach historyczno-politycznych tutaj, w tym naszym regionie. Sztuka jest takim platformą do dyskusji. No, ja lubię tego typu literaturę, lubię takie dramaty, sztuki. Nagle można w sposób bardzo ludzki, no nie wiem, Stasiuk tak napisał, bardzo blisko człowieka to osadził i tą dyskusję pokoleniową, dyskusję ideową zmieścił, światopoglądową, zmieścił w takim cieniutkim dramacie, w godzinnym, granym przez nas, przez zespół PP, pod tytułem Czekając na Turka. W spektaklu obok zawodowych aktorów występują też sanoccy adepci i miłośnicy teatru. W tym roku obok dobrze już znanych sanockiej publiczności twarzy pojawili się także debiutanci. Wśród nich jest Katarzyna Góralczyk, która wcieliła się w rolę Mariki. Moja Marika to herszdobaba, która sobie zawsze poradzi w każdej sytuacji. Radziła sobie jak nie było Schengen i to potrafi sobie poradzić w sytuacji, kiedy zniesiono granice. Już kombinuje, tak? Co zrobić, żeby dla niej było dobrze. Więc Marika jest osobą, która sobie zawsze i wszędzie poradzi. O Mariko, kastaniety w tych pierścieni, gdy wystawiałaś na kontuar flaszki piwa z patyni. Stuk od obcasów, i kastaniety z złotych pierścieni. Droga czeka nas. Teatr wciąga. To jest życie po prostu, pokazywanie tego, co tutaj robimy. Jest też jakaś radość, jak ludzie przychodzą, popatrzą na to wszystko. Gdzieś jest ta satysfakcja z tego, że się to robi tutaj. Duszo moja. Pilnowałem tego kraju, wypatrywałem, nasłuchiwałem, karmiłem me psy. Byłem sprytniejszy od różnych spryciarzy. Raz, że lubię pracować w czymś nowym, zawsze w jakimś nowym przedsięwzięciu, to jeszcze trafiłem tutaj na znakomity zespół aktorski. I mówię to naprawdę poważnie. Jest wielu fajnych ludzi, fajnych. Zdecydowałbym się nawet powiedzieć, że będą kiedyś aktorami ci, którzy są młodzi, że są dobrymi. No, nie udało się zostać aktorami tym, którzy są starsi, ale naprawdę wszyscy mają jakieś te tendencje artystyczne, tworzenia scenicznego, aktorskiego, umiejętność kreacji, kreowania się. Fajnie to. Ja przyjeżdżam do Sanoka, bo to jest moje rodzinne miasto, więc robię to tu, a nie gdzieś indziej. Chociaż już dłużej jestem za granicą niż kiedyś byłem w Sanoku, ale to są takie stare kąty i przyjeżdża się zawsze tutaj chętnie. Ale tam grillowanie w ogrodzie mi już się trochę znudziło, więc postanowiłem parę lat temu, 5, jak pani mówiła, zrobić coś pożytecznego. I wydaje mi się, że ten teatr jest tu pożyteczny bardzo. No to takie trochę nasze życie, które można tak w przyspieszonym tempie pooglądać, przeanalizować. Teatr pod Patronikiem działa od 2010 roku. W jego wykonaniu mogliśmy zobaczyć m.in. Orzenek Gogola i Igraszki z Diabłem Jana Drdy. A kto nie miał jeszcze okazji zobaczyć najnowszego spektaklu w wykonaniu grupy, będzie miał okazję nadrobić zaległości. 13 września aktorzy wystąpią bowiem w Zagórzu, a 7 dni później w Lesku.